Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Bzik na Góry. Jest godzina 6.41, piątek, na dwa dni przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dzisiaj będzie trochę nietypowy odcinek, dzisiaj nie będzie odcinka górskiego. I to będzie taki odcinek bardziej vlogowy. Idziemy do Warszawy i w ogóle o czym jest odcinek? Odcinek będzie biegu Policz się z cukrzycą, który jest w całej Polsce, organizowany w różnych miastach, ale także można pobiec zdalnie. Natomiast ja zawsze chciałem pobiec w Warszawie, w tym głównym biegu warszawskim Policz się z cukrzycą i w taki sposób wesprzeć WOŚP. No i w tym roku się uda. W sobotę bieg, bo bieg jest dzień przed finałem. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subskrypcjach kanału, jeśli to co robimy Wam się podoba. I tutaj może wrzucimy sobie intro naszego kanału. To co? Do zobaczenia gdzieś na biegu. Dobra, słuchajcie, to co? Jesteśmy już po pracy, dojechaliśmy do dworca Łódź Widzew i co, lecimy na pociąg, lecimy do Warszawy. Dobra, za 10 minut jest pociąg, więc trzeba się śpieszyć. I'm crazy when I shut my feelings down. You look at me like I'm different. Still, you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. Dobra, wylądowaliśmy w Warszawie. Idziemy teraz do hotelu, potem coś zjeść. Pospacerujemy się teraz wokół wypasionego miasteczka wośpowego, bo tutaj gdzie będzie działa się cała akcja. No, jesteśmy, słuchajcie, w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki. Zobaczcie, sobie zjedliśmy i idziemy sobie pospacerować wokół miasteczka Wośpowego, bo w niedzielę jest wielki finał, już 30 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A nie w sobotę? W niedzielę, a jutro jest bieg Policz się z cukrzycą, a finał jest w niedzielę. Wspieramy, słuchajcie, ja w tym roku razem z Anią będziemy wspierać biegowo. Bieg jak zwykle wspiera chorych na cukrzycę, a w tym roku szczególnie kobiety w ciąży, więc bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w tym swoim udziałem wesprzeć właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Start o 12, 5 km, nie możemy się doczekać. Witam Was w kolejnym dniu, kolejny dzień u nas, dzień biegu, idziemy sobie coś zjeść, idę po pakiet, wracamy, pakujemy się, przebieram się, idziemy na bieg i co? Potem wracamy do Łodzi. Taki szybki vlog. Pomyślałem sobie w nocy, że to jest dobra okazja, bez sensu wypuszczać vloga o WOŚP-ie, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, miesiąc po WOŚP-ie, więc pomyślałem, że zrobimy sobie taki challenge, czyli w 48 godzin od momentu nagrywania do momentu publikacji cały film powstanie, czyli jutro montaż, dzisiaj nagrywanie, lecimy na zielonko. No, to lecimy, słuchajcie, po pakiet startowy. My jesteśmy w hotelu Nowotel, przy samym centrum, bo bieg i sam WOŚP jest tutaj. Jest pan Mateusz Zyber? Dokładnie, tak. No, doskonale. Dla pana jest eneczka. Dawane jest to i najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W pakiecie jest numer startowy,
jest buf i koszulka. Biegu policz się z cukrzycą, więc fajnie. Jesteście uśmiechnięci, życzliwi względem siebie. No to jest po prostu najfajniejsze w tym właśnie finale. Piękna pogoda, słuchajcie, nam się zrobiła dzisiaj, więc naprawdę zarąbiście. Jak widać, do jutrzejszego finału próby trwają, więc dzieje się, więc fajnie. Dobra energia. Pamiętajcie też, że jak wyleci ten film, to jeszcze będą trwały niektóre licytacje pośpiałe, więc warto wspierać. Dobra, gotowi. Numer startowy jest. Koszulka jest, buf jest. I lecimy. A, tylko nie powiedziałem wam, że to jest 16 bieg policz się z cukrzycą. Tam torbą. To z tego. Ledakiem. Torebka jest najpierw. Dobra, zostawiliśmy rzeczy w szafce na dworcu Łódź Warszawa Centralna. W ogóle spoko opcja, żeby sobie to zostawić. Te 13 złociszy mamy. Tom, jak się nazywa? Szafkę. Szafkę? Spoko. Masz fakta, bo wczoraj to było... No wczoraj to było gorzej, nie? No. Ale teraz... Dzisiaj naprawdę jest git. Tego to widziałem, bo nigdy nie biegłem tego biegu. To jest bardzo wolny bieg, tam Jurek bardzo stopuje i fajnie, bo to jest fajna atmosfera, więc... Super. Do 40-50 start. Ludzie się już zbierają, pół godziny do startu, słuchajcie. Najfajniejsze jest to, że w ogóle ludzie tam poprzybierani, starsze osoby, młodsze osoby, na hulajnogach, z kikami trekkingowymi. Niektórzy chcą przebiec, niektórzy chcą przejść, dlatego to jest super w tym biegu, że każdy może te 5 km przejść i pomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No, a ja kamerę wyłączam, przerzucam się na coś mniejszego, a nie zostawiam tą kamerę. I co, widzimy się na mecie. Warszawa was wita, nie tylko Warszawa, cała Polska. W ten sposób robimy przedbiegi przed 30. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A wita was Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Macie siłę? Bardzo wam dziękujemy. Pamiętajcie, zdrowy ciele, zdrowy duch. Pamiętajcie, moi drodzy, biegamy po to, aby namawiać wszystkich, żebyśmy się ruszali, abyśmy byli wszyscy razem, jesteśmy ze sobą i pokazujemy, że taki dzień może być pięknym dniem nie tylko w Warszawie, ale na całym świecie. Czarnych rąk. Ściskamy i uwaga! Ola, Ada, Agata, Maja, Mateusz, rozpoczynacie za moment waszą rozgrzewkę. My jesteśmy także już w tych pogotowiu. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście razem z nami. Będziemy wam grali, będziemy razem z wami. Piękna Warszawa was wita, piękna pogoda. Machajcie wszystkim. To jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My Polacy lecimy, biegniemy. No to startujemy. Krakowskie Przedmieście, koło Pałacu Prezydenckiego, na Stare Miasto. Tu jeszcze w Warszawie nie biegłem. To już końcówka biegu. Jeszcze macie siłę pośpiewać z tabu. 16 bieg, boli się z dobrze, co? Pomożmy się do mnie.
gramy dla, bo tutaj jutro od samej godziny porannej gramy na 30 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I moi drodzy, meta 16 wieku w Policie z Kąkrzycą. Lubię wiele drogę do... Pamiętajcie, że wszystkie pieniądze tego wieku przeznaczamy na nasz program dla kobiet w ciąży, które planują mieć ciąża, mają jedynkę. Tata wykorzystamy z najnowocześniejszych sprzętów pomp insulinowych, aby i kobieta, i dziecko urodziło się zdrowe. Powoli kończymy. I uwaga, na tej prostej, ręce do góry! Podamy na metę, ręce do góry! Ręce do góry, wielkie brawa! Bohaterowi dzisiejszego dnia, moi drodzy. Słuchajcie, 5 km, całkiem dobry czas, 27 minut, było super, energia niesamowita, polecam każdemu. Dobra, bierzemy pociąg, wracamy do Łodzi, słuchajcie, nasza krótka przygoda w Warszawie się kończy, po biegu. No, polecam każdemu. Super sprawa. I powtarzam niezmiennie, warto pomagać. Jak nie robisz tego z Wośpem, robisz to z kimś innym, pamiętaj, robisz dobrze. Warto pomagać. Ale bądźmy w ten dzień i w takie dni razem. Trzymajcie się. Widzimy się w Łodzi. Wiecie, dojechaliśmy do Łodzi. 180 km różnicy, a tutaj zima. No to co, słuchajcie, kończymy i... Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. I co? Dzisiaj inaczej zakończymy, wośpowo trochę zakończymy nasz odcinek, więc nie do zobaczenia gdzieś ze szlaku, a siema!